Proszę o wystąpienie pana Jacka Pawłowicza z Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, generał Leopold Okulicki, ostatni dowódca najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Chciałoby się wiele o nim opowiedzieć, ale tak chociaż troszkę. Urodził się 12 listopada 1898 roku w Bratucicach. Tutaj widzę sztandar biało-czerwony właśnie stamtąd, tuż przy Okulicach. Pierwsze lata dzieciństwa w domu rodzinnym spędził, a później znalazł się w Bochni, gdzie pobierał nauki w tamtejszym gimnazjum. I tam zaczęła się jego walka o wolną Polskę. Najpierw w Związku Strzeleckim, potem zgłosił się do Legionów. I tutaj pierwsza niespodzianka, nie został przyjęty za pierwszym razem. Był za młody, był za mały. Ale dopiął swego. Dopiął swego i był w Legionach. Walczył w najważniejszych bitwach, które stoczyły Legiony. Nie złożył przysięgi na wierność zaborcom, za co został jako obywatel Cesarstwa Austro-Węgierskiego wcielony do armii austriackiej. Ucieka, dezerteruje. Wraca do Bochni, gdzie organizuje Polską Organizację Wojskową. I tutaj widzimy, jak był dzielnym człowiekiem. Przeprowadza niezwykłą akcję. Okrada magazyn broni jednostki austriackiej, która stacjonuje w Bochni. Razem ze swoimi podkomendnymi. No cóż, wybucha wolna Polska. Okulicki jest nadal w Wojsku Polskim. Idzie na odsiecz Lwowa. Walczy z Ukraińcami. Tak jak powiedział pan generał, tam jest po raz pierwszy ranny. Dostaje pierwsze odznaczenie z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego. Za chwilę walczy z bolszewikami. A kiedy milkną armaty, kiedy milkną strzały, wybiera życie żołnierza Wojska Polskiego. Okres II Rzeczypospolitej jest dobrym okresem dla Okulickiego. Pracuje służy w różnych jednostkach na terenie całej Rzeczypospolitej w zasadzie, a w 1935 roku powołany jest do Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Proszę Państwa, to właśnie Okulicki 1 września 1939 roku odebrał w sztabie głównym telefon informujący o ataku jednostek niemieckich na Polskę. Najpierw jest oficerem sztabowym. Kilka dni później uznaje, że będzie bardziej przydatny na froncie, a był przydatny, ponieważ zorganizował jedną z linii obrony Warszawy, którą dowodził. Proszę Państwa, ten odcinek przez Niemców nigdy nie został zdobyty. Ten odcinek nigdy nie przesunął się nawet o krok do tyłu, a żołnierze Okulickiego przeprowadzali ataki, które wypierały Niemców. Pierwszy po kapitulacji Warszawy, pierwsza myśl na Węgry i organizować wojsko za granicą. Ale już tego samego dnia zmienia zdanie i jest w pierwszej, najważniejszej grupie oficerów tworzących Służbę Zwycięstwa Polski. Jest skierowany na niezwykle trudny odcinek do Łodzi, aby na terenie okupacji niemieckiej organizować, w terenie ziem wcielonych do Rzeszy, organizować konspirację. Jest komendantem po reorganizacji
Służby Zwierzęciu Polski jest komendantem ZWZ. Ukrywa się w Łodzi pod pseudonimem Jan Miller. Jak bardzo Niemcy chcieli go złapać, pokazuje fakt, że pewnego dnia aresztowali w Łodzi wszystkich Janów Millerów. Myśleli, że go złapią. Nie udało się. Ale zagrożony aresztowaniem przez generała Roweckiego jest odwołany do Warszawy, a następnie mianowany komendantem całej okupacji sowieckiej. Wyrusza do Lwowa, aby tam uporządkować sprawy podziemnej armii. Niestety, macki sowieckie były bardzo głęboko. Już kiedy wyruszał z Warszawy, NKWD obserwowało. Na terenie Lwowa działa zaledwie kilka miesięcy. Jest aresztowany, przewieziony do Moskwy i tam przechodzi pierwsze, niezwykle okrutne śledztwo. Zaczyna chorować na serce, traci wzrok. Na szczęście, tak jak powiedział pan generał, rząd Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie podpisał umowę z Sowietami o stworzeniu Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej. Zwolniony z więzienia jest szefem sztabu armii dowodzonej przez generała Władysława Andersa. Bardzo ważnym człowiekiem w tej formacji i bardzo znienawidzonym przez Sowietów. On potrafił wyrzucać NKWD-zistów z pomieszczeń zajmowanych przez Wojsko Polskie. Wynajdował podsłuchy, które zakładali na terenie zajmowanym przez Wojsko Polskie, na terenie sztabu generała Andersa. I proszę państwa, jako jeden z najbliższych współpracowników generała Andersa bierze również udział w spotkaniu ze Stalinem. To właśnie podczas tego spotkania pada kłamstwo katyńskie. Jest tak bardzo wyraźnie powiedziane przez Stalina. Kiedy generał Anders pyta się, co się stało z oficerami Wojska Polskiego, których Sowieci wzięli do niewoli, Stalin odpowiada, uciekli do Mandżurii. Okulicki pisze bardzo precyzyjny raport z tego spotkania. Ale naciski sowieckie są już tak poważne, że w porozumieniu z generałem, właściwie generał Anders w porozumieniu z Okulickim podejmuje decyzję o przeniesieniu go na stanowisko 7 Dywizji Piechoty. Zamiana dowódców nastąpiła. Szefem sztabu został generał Szyszko-Bogusz. Jako dowódca 7 Dywizji Piechoty Okulicki wyprowadza swoich żołnierzy i to grupę Polaków, którzy byli wokół jego jednostek do Iraku, przez Iran jest do Iraku. Jednak był to już czas, kiedy Okulicki szykuje się do powrotu do kraju. Wybiera ze swoich żołnierzy tych, którzy jego zdaniem powinni przejść przeszkolenie specjalne i być przerzuceni do kraju. Jest dowódcą jednej z baz przerzutowych, aż wreszcie zapada decyzja, że również i on wraca do kraju. Przylatuje tutaj kilka miesięcy przed wybuchem powstania w Warszawie. Jest jednym z największych orędowników wybuchu tego powstania. On doskonale wie, on doskonale czuje, jakie są nastroje wśród żołnierzy Armii Krajowej, jakie są nastroje w społeczeństwie. On czuje, że to powstanie musi wybuchnąć. I rzeczywiście wybuchł. W czasie powstania nie jest tak, jak próbowano przedstawić Okulickiego w propagandzie komunistycznej. On bierze czynny udział w tym powstaniu. On nie chowa się po piwnicach, tak jak mówiono o nim. On jest na barykadach. Są zdjęcia z tych spotkań z żołnierzami. Kiedy wybuch powstanie zbliża się do swego kresu, generał Burkomorowski mianuje go swoim następcą.
ostatnim dowódcą najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Okulicki wymyka się razem z ludnością cywilną z Warszawy i na terenie okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej staje na czele tego, co pozostało po Armii Krajowej. Scala wszystkie te struktury, które porwane miały łączność ze sobą w wyniku klęski powstania. I proszę Państwa, ratuje tą organizację przed rozbiciem. Ale niestety sytuacja w Polsce diametralnie się zmienia. Na terytorium Rzeczypospolitej rządzą już Sowieci. Nie widząc innej możliwości, podejmuje najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Wydaje rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. Chciał w ten sposób ocalić swoich żołnierzy, żeby nie dawać pretekstu Sowietom do represji. Jak wiemy, te represje były coraz mocniejsze, coraz krwawsze. A sam generał padł ofiarą sowiecką, ofiarą intrygi sowieckiej. Podobnie jak 16 przywódców polskiego państwa podziemnego jest zaproszony na rozmowę z Sowietami. Tam jest aresztowany, przewieziony do Moskwy i znowu przesłuchiwany. Znowu przesłuchiwany i postawiony przed sowieckim sądem. Generał Wojska Polskiego, człowiek, który całe życie poświęcił Polsce, jest przez Sowietów oskarżony o kolaborację z Niemcami. Tak jak powiedział pan generał, to farsa, nie proces. Ale generał Okulicki w czasie tego procesu zajmuje niebywale ważną postawę. On broni honoru swoich żołnierzy. On broni honoru polskiego państwa podziemnego. Do końca. Zostaje skazany na 10 lat więzienia. I cóż, 24 grudnia 1946 roku. W dokumentach sowieckich jest, że zmarł na skręt kiszek, które spowodowały zawał. Adam Bień w swoich wspomnieniach opowiada, że wyciągnięto go po prostu z celi i zamordowano. Proszę Państwa, nie dojdziemy prawdy, jak to się stało. Faktem jest, że generał Leopold Okulicki jest ofiarą zbrodni sowieckiej. Został porwany i zamordowany w Rosji. Jego ciało spalono i wrzucono do, trudno nazwać to mogiłą, do dołu, gdzie wrzucano kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych przez UB, przez NKWD, obywateli wszystkich krajów podbitych przez Rosję sowiecką. I cóż, zaczął się okres ciszy wokół generała i kłamstw wokół generała i opluwania generała, że był wataszką, że nie walczył, że doprowadził do katastrofy powstania warszawskiego, że doprowadził w ogóle do zniszczenia Warszawy. Proszę Państwa, te kłamstwa trwały bardzo długo, do 1989 roku. Wtedy to młody historyk z Krakowa wydaje swoją książkę w podziemiu. To jest ta książka. Janusz Kurtyka. W podziemiu w 89 roku. Ktoś by powiedział, wtedy to już można było.
No to niech wyda. Wydaje książkę, w której zbiera wszystkie możliwe informacje znane wówczas dotyczące życia generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka. To jest pierwsza monografia, która ukazała się w Polsce, poświęcona generałowi. Proszę Państwa, miałem ten ogromny zaszczyt, że znałem świętej pamięci pana prezesa Janusza Kurtykę. Kilka lat temu pan prezes złożył mi niebywałą propozycję, abyśmy wspólnie wydali album poświęcony generałowi Okulickiemu. I tak się stało. Zaczęliśmy pracę nad tym albumem razem. Zbieraliśmy dokumenty, przerabialiśmy ten tekst, uaktualnialiśmy w zasadzie ten tekst tylko. No i stał się ten straszny kwietniowy dzień 2010 roku, kiedy pan prezes Janusz Kurtyka wspólnie z całą delegacją zginął pod Smoleńskiem. Miałem ogromny zaszczyt znać tego człowieka, miałem ogromny zaszczyt pracować z nim. Miałem ogromny zaszczyt dokończyć ten album. Ale cały czas miałem w pamięci słowa pana prezesa, który czasami dzwonił do mnie i mówił: ale wie pan, my ten album robimy po to, żeby postawić pomnik generałowi. I proszę Państwa, wtedy uświadomiłem sobie, jakże historia połączyła tych dwóch ludzi. Obaj byli wybitnymi polskimi patriotami. Obaj dla Polski bardzo sumiennie i uczciwie pracowali. Obaj za tą pracę byli opluwani, poniewierani. Proszę Państwa, obaj za to, że byli Polakami, za to, że dla Polski pracowali, że ją kochali, obaj zginęli na rosyjskiej ziemi. Pan prezes Janusz Kurtyka postawił pomnik generałowi Okulickiemu swoją książką. Dzisiaj Państwo stawiacie pomnik, ten piękny pomnik w kamieniu. Zobaczcie, tu historia znowu się połączyła. Teraz wszyscy stawiamy po prostu pomnik generałowi tym wydarzeniom. Dziękuję bardzo.